Dobra, ten odcinek ma być lepszy, bo ma 32K wyświetleń. Lecimy. Lepsza jakość! W 50 krajach świata, ale nie byliśmy w stanie wypowiedzieć jej na głos. Do każdego pytania, które dziś tu padnie, odpowiedź dopisało życie. Tak, serio. Każda fajną. Odpowiedź ma swoją prawdziwą historię i trzeba nie lada odwagi, żeby się nią podzielić. Staryka jakoś. Ale właśnie na tym polega siła programu. Moment prawdy. Kek na miniaturce był, no. No kto będzie dzisiaj? Poza tym Januszem z miniatury. Kaiser powinien zostać przy reklamowaniu wizira? Co ty pieprzysz? To by tego programu nie było. Co ty chłopie pieprzysz? Panuj się. Do naszego programu zgłaszają się osoby, które albo nie boją się mówić prawdy, albo chcą sprawdzić swoją odwagę. Okay. To nie jest proste publicznie zmierzyć się ze swoimi słabościami. Udaje się to naprawdę nielicznym. Poznajmy następną uczestniczkę naszej gry. Byłby ktoś będzie... inny? A, no chyba, że tak. Justyna Laila Sayed ma 29 lat. Laila? Jest muzułmanką. Mieszka w Poznaniu. Od pół roku jest szczęśliwą mamą małego Karima. Ty, nie jest Valentyn odcinek? Elvisa Presleya. Przed programem sprawdziliśmy jej prawdomówność przy użyciu wykrywacza kłamstw. Analiza zapisu wykrywacza kłamstw rejestrującego reakcję organizmu pozwoliła stwierdzić, kiedy odpowiadała zgodnie z prawdą, a kiedy kłamała. Dymy police. Powitajmy w studiu Justyna Laila Sayed. Laila! Nie, tylko pytam, żeby nie było pytań. Typu jak się do niej Polacy zwracają, albo do jej męża. Wiesz, o co chodzi? Dębana je dostał. Laila. Laila. Tak mówią do ciebie przyjaciele, rodzina? Najbliżsi, tak. A jak się powie Justyna? No też moje imię. Ale bardziej jesteś przyzwyczajona do Laila i... Wolę to imię. Wolisz imię. Tak. No tak, jest to takie egzotyczne. Tak. Opowiem ci, na czym będzie polegał program. Program składa się z 6 etapów. W pierwszym etapie usłyszysz 6 pytań. Jeśli będziesz mówiła prawdę, wygrasz 5000 zł. W drugim etapie 5 pytań. Wygrana wzrasta, bo 15 tysięcy. Za każdym krokiem o jedno pytanie mniej i wzrastają kwoty do wygrania. 15, 30, 75, 125. Jedno pytanie za 250 tysięcy. Nie piszcie tak brzydko na nią. Dla Laili. Nie chciałabyś wygrać. Najwięcej. 250? A nie boisz się tego jednego ostatniego pytania? Nie wiem. Zobaczymy. Tak. W studiu wspierają cię dwie osoby, dwie panie. Poznajmy je. Dawaj. Jak to? Ja jestem dla Justyny mamą. Nazywam się Ewa Saje. Dzień dobry, pani Ewo. Dla Laili? Ja jestem najlepszą przyjaciółką od Laili i się nazywam Monika Cieśla. Ta mówi dla, a ta mówi od. Fajnie, że powiedziałeś, ja pierdzielę, jakie jesteś kombo. Najlepszą przyjaciółką. Tak. Wiesz to na 100%. Tak. Będę cię trzymał za słowo. Przed nami pierwszy etap. 6 pytań do wygrania 5000 zł. To jest siostra Karola. Możemy zaczynać? Oczywiście. Jesteś muzułmanką. Tak. Na imię masz Justyna Laila, wolisz Laila. Twoi rodzice są Polakami, czy...? To znaczy mama jest Polką, a tata był z pochodzenia Afgańczykiem. Mhm. Urodziłaś się w Polsce? Tak. Mieszkałaś, z tego co wiem, w różnych krajach świata? Tak. Tak? Gdzie mieszkałaś? Na Węgrzech i ostatnio mieszkałam w Niemczech. Pytanie... Ty, właśnie, poczekajcie. A ten typ z poprzedniego odcinka został jakimś piłkarzem, czy już nie żyje? Pierwszy. Czy to prawda, że mimo iż jesteś muzułmanką, nie znasz Koranu? Jakby jakikolwiek katolik znał Biblię. Dobra, nie. Jakby chociaż 10% znało. Prawda, że mimo iż jesteś muzułmanką, nie znasz Koranu? Tak. Ta odpowiedź. Matka się wnerwiła, no. Prawda. Jak u nich za to jest kara śmierci? To ona po tym programie. Ja pierdolę. Będąc muzułmaninem, należy znać Koran? To znaczy tak, ale ja nie jestem od urodzenia, nie byłam wychowywana w tej religii.
Dopiero jak zaczęłam, że tak powiem, sama się wgłębiać w tą religię, zaczęłam sama to poznawać. Jeszcze do tej pory nie mogę powiedzieć, że znam cały Koran, dlatego taka jest moja odpowiedź. Czyli była to twoja nie świadoma pisz, tak, decyzja. Mariusz. Dobra, daję ci tę małtę na minutę. Kurde, na 10. Dobra, za mocne to było, za mocne. Co było dla ciebie najważniejsze? Jeszcze dokładną datę napisałeś. Chłopie, czy ty rozumiesz, że za to można dostać bana tak łatwo jak za N-worda w dupę? Przede wszystkim uważam, że mój charakter jest zbliżony, czy zbliżony. Mój charakter jest odpowiednikiem tych kultur. Kultur po prostu krajów muzułmańskich i tak samo wiara i po prostu czuję się, że moje korzenie w większości są z tamtych stron, dlatego takie to rzeczy w tej nie, nigdzie. Pytanie drugie. Czy przestrzegasz Mariusz zaraz do nas wróci. Skromności, tak jak nakazuje twoja religia? Mariusz zaraz wróci, nie przejmujcie się. Nie. Ta odpowiedź to... Jak to skromności? Co to oznacza w islamie? No to mamy chyba mały problem. Bo z jednej strony stwierdziłeś, że dokonałaś świadomie podwójnie tego wyboru. Dobry, okazuje się, że nie do końca przestrzegasz tego, do czego się zobowiązałeś. To jest bardzo sztywna religia i żeby być stuprocentowym muzułmaninem jest bardzo ciężko i nie każdy, kto jest nawet urodzonym muzułmaninem, siema, jest w stanie przestrzegać wszystkich zasad. To jest tak w każdej religii, to nie tylko w tej. Mam ważną informację dla obu pań. Co? Przed wami jest takie urządzenie, to jest nasz... Teraz dopiero mówisz o tym. Jeśli nie będziecie chciały usłyszeć odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie, należy wcisnąć ten przycisk. Co ona ma z zębami? Tego pytania nie ma, odpowiedzi nie ma, w miejsce nie tego ma. Pytania zadaje inne. Dobrze? Raz w ciągu programu można użyć tego przycisku. Raz i tylko jeden raz. Żartuję, no twoja normalnie. Twoja najbliższa przyjaciółka. Do takiej się Monika, urodziła, tak? Przestań znacie być hamem. Dwa lata, ale dla nas to jest bardzo... Nie ma. Długo, bo wiele razem przeżyłyśmy i czujemy, że to nie są dwa lata, można powiedzieć 20 lat. Ja pierdzielę. Pytanie trzecie. Czy ufasz przyjaciółce Monice bardziej niż swojej mamie? Ale mamuśka wnerwiona. Tak. Ta odpowiedź to... Nie piszcie chamskich rzeczy, ok? Ona jest miła. Prawda. Z jednej strony pięknie, że ufasz swojej najbliższej przyjaciółce, ale z drugiej strony mama chyba nie jest za bardzo szczęśliwa z tej odpowiedzi. Co ma do gadania? To dzieci mają zawsze swoje tajemnice. I dlatego może z tego tytułu taka odpowiedź. Czyli jest pani w stanie to zaakceptować, zrozumieć? Nie, ja toleruję to. Bo dzieci wyłamują się spod zakazów i mają zawsze swoje... A mamuśka utory. Też jest powiedz mi, muzułmanką? Kto pierwszy dowiedział się, że spodziewasz się dziecka? Moja przyjaciółka. Monika. Pytanie czwarte. Czy naprawdę chcesz, by ojciec twojego dziecka wrócił do ciebie? Co? Tak. Jego tu nawet w programie nie ma. Tak ma wypieprzone. Co to w dupę jest za pytanie? Prawda. Rozstaliście się? To znaczy, on musiał wyjechać. On też nie jest tutaj z żadnego kraju. Nie pisz tak, Kacper, że taki ryj. Ja pierdzielę, daję ci na sekundę tej małej. Rodziny, a także też wizowe spowodowało, że musiał wyjechać i nie ma go tutaj. Czy nie było konfliktu między wami, to że cię tak sprawiło? Nie. Utrzymujecie kontakt? Od czasu do czasu tak. Jak na to po prostu sytuacja
pozwala. Wie, że jest ojcem? Tak. Nie piszcie cieszy nic się najlepiej. Ja pierdzielę, by się porypali. Powiem na początku, była to niespodzianka dla niego. Duże takie zaskoczenie, bo jak i dla mnie. Ale tak. No nie pisz tak. Czy sądzisz, że uda wam się kiedyś być razem? Mam nadzieję. Pytanie piąte. Czy wstydzisz się, że jesteś rozrzutna, mimo że jesteś samotną i bezrobotną matką? Co? To jak? Nie. Tak, czyli cieszy się z tego, tak? Kłamstwo. Niestety. Podczas badania... Na pierwszym progu padła. To chyba drugi uczestnik w programie, co padł na pierwszym progu. Bo jeden typ był lepszy, padł na pierwszym pytaniu. I tamta odpowiedź była prawdziwa. I w tym momencie kończymy grę. Laila. Przepraszam, ale Laila! Zasady naszego... Spieprzaj, dobra, dawaj, next. Dziękuję bardzo. Zapraszam cię do przyjaciółki. Czekaj, teraz będzie reklama? Tak. Skipnę ten kawałek. Odpowiadał zgodnie z prawdą, a kiedy kłamał? Ryszard odpowiedział na ponad 100 pytań dotyczących jego życia, z których do programu wybraliśmy 21. Czekaj, ile Ryszard ma lat? Jak on ma na nazwisko? Mamol w dupę? Ryszard Marmol ma 51 lat. Marmol? Mieszka w Policach. Jest żonaty od 25 lat. Ma dwoje dorosłych dzieci. Na co dzień pracuje jako specjalista do spraw remontów w zakładach chemicznych. Jego największym marzeniem jest lot w kosmos. Przed programem Ryszard został poddany badaniu wykrywaczem kłamstw. Analiza zapisu wykrywacza kłamstw rejestrującego reakcję organizmu minus 2 razy 2, pozwoliła stwierdzić, 9. Kiedy odpowiadał zgodnie z prawdą. Ja pierdzielę, co za działanie. Ryszard odpowiedział na ponad 100 pytań dotyczących jego życia, z których do programu wybraliśmy 20. Boże, jaki specjalista go badał mocny. Powitajmy w studiu Ryszarda Marmola. Dawaj, Marmol! Poddany. Zapraszam. Don Vasil taki, nie? Jak się czujesz na tym miejscu? No, trochę niezręcznie, wiadomo. No, ale masz pewne doświadczenia. Z tego, tak, co tak. Wiem, jesteś no, takim teleturniejowym weteranem. No, trochę. Tak, zgadza się, ale jednocześnie, jak to się mówi, to jest trochę specyficzny program. W ilu teleturniejach brałeś udział? Nawet w tej chwili to nie pamiętam. Dosyć, że samo uczestnictwo, gdzie wygrałem, to z 9 trudniej mógłbym wzliczyć. Co? Tak, to on jest milionerem! Dosyć dobry. Chyba, że on brał w teleturniejach udział typu, że do wygrania jest toster, dupę albo coś tego. Albo on liczy te teleturnieje typu konkurs SMS-owy w dupę w krzyżówce, że jest stuwa do wygrania. Może tak. To jest inny teleturniej. Tak, właśnie dlatego właśnie czuję się trochę nieswoje. Mam nadzieję, że poczujesz się znacznie lepiej po pierwszych pytaniach. Garnki na czym wygrał. Polega cała gra, cały teleturniej. Dobrze. W programie mamy 21 pytań, podzielone na 6 etapów. W pierwszym etapie usłyszysz 6 pytań. A znacie go z innych turniejów? Może w Familiadzie był. Złotych. Drugi etap 5 pytań. Pytania bardziej osobiste, trudniejsze. No ale można wygrać 15 tysięcy tak? Jakiego złotych. Na przykład? Za każdym razem jedno pytanie mniej, pytania trudniejsze. Rosną stawki. 15, 30, 75, 150 i 250 tysięcy, czego ci życzę. Moje marzenie. Ile do tej pory najwięcej wygrałeś? Najwięcej wygrałem w szybkiej forsie 10 tysięcy złotych. Kurde, chłop 9 razy wygrał, raz 10k to pewnie... Ja myślę, że jest jakiś bogaty fest. Co to jest szybka forsa? Czekaj, szybki research. Szybka forsa. Forsa. Dużo więcej możesz... Czekaj, jest jakieś w dupę stare, zobaczcie to intro. Czy to?
Mam na imię Czesław, przyjechałem z Chorzowa. Nie, to nie on. Czekaj, czekaj. Pod numer 73273000. Ty serio, on miał to na myśli. Ja pierdziele, przecież tam się dzwoni, co w telewizorze leci krzyżówka, ty. Ja pierdziele, chłopu się popieprzyło. Ty chłop. Możesz wygrać niezły już w drugim zadymiesz. Etapie, bo w drugim etapie jest. Chłop idzie do kina, kupi bilet, myśli, że kino kupił. Nie no, no ale chłop jest mocny. Nieco większy. Myślę, że pora poznać najbliższe ci osoby. Bożena Marmol, żona. O kurde. O kurde. Tomasz Marmol, syn. Coś tu jest nie tak. Z geometrią głowy. W sensie bez obrazy, tak? A nie, więcej jest nie tak! On ma małe czoło, Fest! Andrzej Glądała, ze Szczecina. On wygląda jak w dupę... Jak taki najbardziej typowy żul, jakiego można sobie wyobrazić. Najbardziej typowy żul, jakiego masz przed oczami, jak... sobie wyobrażasz. Naprawdę. Kolega Ryszarda. Widzę, że jesteście uśmiechnięci, zrelaksowani. Tak jo, bez obrazy, tak? On jest kim, tak się tylko wydaje. Kim tam chce być. Nie no, mam nadzieję, że trochę tak jest i tak będzie do końca. Jesteś. Chociaż mogą być trudne momenty, do czego służy ten przyrząd. Wyjaśnię wam już niedługo. Opowiedz trochę o swojej pracy na początek. Rozumiem, kawa. Jestem specjalistą w zakładach chemicznych Police. Przygotowuję... Police! Police! ...remontów, a także zajmuję się ochroną środowiska. Rozpoczynamy pierwszy etap. Powiedz mi, czy praca, którą wykonujesz, jest ucieleśnieniem twoich marzeń? Chciałeś to w życiu robić? Nie, czy? Nie chciałem tego. A o czym marzyłeś? Przede wszystkim jest to przemysł chemiczny, a ja marzę przede wszystkim o naturze i po prostu kosmosie. Pytanie pierwsze. Czy kiedykolwiek marzyłeś o tym, by jak hobbit, bohater Władcy Pierścieni mieć wpływ na losy całego świata? Tak. Co? Ta odpowiedź to... Matka wygląda trochę jak Frodo. Znaczy żona. Prawda. Ja pierwszy. Co byś zrobił, no żarci. Jak taką możliwość wpływania fajna na jest, świata? Fajna baba. Wpłynąłbym na to, co się dzieje, przynajmniej nawet z naszą planetą. Ten efekt cieplarniany, dziury ozonowe, topnienie lodowców. Natura leży ci na sercu. Bardzo. Lubisz podróżować? Tak. Pytanie drugie. Czy oddałbyś 5 lat życia w zamian za wymarzony lot w kosmos? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Ciekawa, ciekawa. 5 lat życia? Tak. Za moment? Tak. Za kilka godzin być może? Tak. Warte tego? Oglądam dosłownie wszystkie filmy fantastyczne związane właśnie z podróżami kosmicznymi. Co? Może nawet wypuściłabyś go w taką podróż kosmiczną? Obejrzał no, ty obcego. Ale i tak, tyle. Ale... Nie, no w tamtych tak. czasach co powstało? Jakie filmy? Jesteś zazdrosny. O kosmosie, ryśmy? Realne. No. W pewnym stopniu tak. Nie było pytanie żadnego. Pytanie trzecie. Star Wars. Czy lubisz flirtować ze sprzedawczyniami w sklepach? Na pewno, widać. O, no tak, teraz to już leżę. To żona taki... mnie na zakupy nie wypuści chyba. Odpowiedź? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Prawda. No dawaj to. Bożena,
Uśmiałaś się, to znaczy, że wiesz o tym. No, wiem, wiem. Taki z niego flirciarz? No, lubi. Taki lubi wujek, no. Taki wujaszek. A czym się kończą takie flirty? Niczym. Dziękuję, do widzenia i wychodzę. Jakiś rabacik dostajesz? Uśmiech promienny. Ja pierdzielę, dobra. Pytanie czwarte. Dawaj dalej. Czy zdarza się, że odruchowo wciągasz brzuch na widok młodej, atrakcyjnej kobiety? Ja cię dziękuję. Na pewno. Ale jak to się mówi, brzuch to mam pokaźny, ale prawda wspominawszy to tak. Chłopek uchachany przyszedł do programu. Nie mogę. Ta odpowiedź to... Zaraz sobie wygrać ćwierć miliona i jest. Prawda. Rozumiem, że teraz siedzisz tak, na ciągłym wdechu. Tak, Rysiek, na luzie. Nie udusz nam się tu, nie, błagam naprawdę, cię. Teraz na luzie siedzę. Rozmawiam z tobą, a nie widzę młodej dziewczyny przed sobą. Porucznik Borewicz powiedział podobno kiedyś, że najgorsze dla mężczyzny jest to, kiedy kobieta mówi, żeby wciągnął brzuch, a on zrobił to już 10 minut temu. To już faktycznie... Bożeno, za co kochasz Ryśka? Co, Kecy? Za co kocham? Za wszystko. Za to, że jest ze mną. Brzuch nie przeszkadza? Nie, absolutnie. Pytanie piąte. Czy często słyszysz od żony, że jesteś zrzędliwy? Na pewno. Taki wujaszek, coś tam sobie popieprzy. Oj tak. Ta odpowiedź to... prawda. Pomuszało być. Jak to jest z tą rzędliwością? Nie wiem. Drażni cię tym? Lubi sobie pogadać? To normalne. Wyjaśnię wam, na czym tak, polega sprawa z tym przyciskiem. Otóż, jeśli nie będziecie chcieli usłyszeć odpowiedzi na którekolwiek pytanie, po zadaniu tego pytania, to wystarczy, jest tam że a ten żur. Przyciśniecie. I odpowiedzi na to pytanie nie będzie, to pytanie Marek, znika. Jakub, jak miejsce tego pytania zadaje inne pytanie, no ale może się zdarzyć tak, że równie trudne albo jeszcze trudniejsze. Tylko to raz prawda, na tarty, w czasie programu no, to prawda. Macie możliwość skorzystania z tego taki przycisku pocieszny wujek. Bezpieczeństwa. Pytanie szóste. Czy zdarza się, że kiedy masz zły humor, wymykasz się z domu, by pograć na automatach do gier hazardowych? Się mówię, będę teraz liczony przez żonę z każdych wydatków, ale to prawda. Ta odpowiedź to... Chyba ile wygrał albo przegrał. Prawda. Z synem? Wygrywasz czy przegrywasz? Różnie to bywa, z tym, że jak do tej pory po prostu jeszcze wychodzę, jak to się mówi, że ani zbyt dużo nie przegrałem, ani zbyt dużo nie wygrałem. Ale masz trochę duszy hazardzisty w sobie, nie? Po prostu lubię ryzykować. Zgadza się? Prawda, oj, prawda. To za bardzo. Co to znaczy za bardzo? Być może dowiemy się później. Teraz mam dobrą informację dla ciebie. Zakończyliśmy pierwszy etap, wygrałeś 5000 zł. Nie pisz żadnych komodnych, no. O, siema, Mariusz. Jesteś w połowie drogi do swojej najwyższej tak, wygranej Mariusz, do 10 wyciągnął. Tysięcy. Następny etap, możliwość wygrania 15000 zł, czyli byłby to twój rekord wygranych pieniędzy. Czy chcesz odpowiadać na pytania drugiego etapu? Tych pytań będzie 5, będą no dawaj. Bardziej osobiste. Co jest? No dusza hazardzisty. Wyrażam zgodę. Jak gramy dalej? Kolonowi. Tak, gramy dalej. A zatem rozpoczynamy drugi etap. Dupę Kononowicz w programie. Jak długo jesteście z Bożeną małżeństwem? W zeszłym roku, raczej w sierpniu obchodziliśmy 25-lecie. Zawahał się. Przepraszam, nie pamiętam, tylko że znowu powiem. Zdrowaty pisze, że to jest ustawiona? To jest miesiąc po miesiącu. Ustawię tylko zaraz pod ścianą, z tyłem. I tak. Będzie. Oczywiście w gierce. Dudusiek, dziękuję bardzo 10 miesięcy.
Dzięki wielkie. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa będzie. Zbogacić. Sparta, poszedłbyś do takiego programu z Ketsi i matką? Tak, ale niestety go nie ma, ale poszedłbym. Z tego. Kto jest głową rodziny? Ty czy żona? Ciekawi mnie, o co by pytali w sumie. Poszedłbym dla widzów. Mężczyzna jest głową rodziny. Ale potem byśmy to obejrzeli. Siłą, która tą głową kręci na wszystkie strony. I u was właśnie tak jest. Egitko. No podejrzewam, że nawet mocniej kręci niż trzeba. Czasami. Pytanie siódme. Czy zdarza się, że wraz z mamą obgadujesz swoją żonę? No tak, no co to jest? Tak, wiem, że teraz podpadłem żonce. Ta odpowiedź to... Ty głosisz mi, ale ja do tego chcę, nie do jakiego. No takie łatwe pytania czasem dają na przepchanie. Skoro się przyznałeś, to teraz masz okazję wytłumaczenia się. Jego matka żyje, prostu... o co chodzi? A, bo to żona, racja! Takie rzeczy, które... Zapomniałem, że żona siedzi na widowni. Naprawdę... Muszę powiedzieć, że... To jest żona przecież! Nie mogę przetłumaczyć. I czasami właśnie narzekam, to, że nie mogę żonce przetłumaczyć pewnych spraw, że to jest tak, a nie inaczej, a niestety... Się nie oddaję. Tak można powiedzieć, że narzekam na żonkę w ten sposób, skarżąc się, że... Nie, no pocieszny wujek, nie? Fajny. Różne, na przykład, że chce na przykład sobie. Syn to dziwnie wygląda. Piwo, bo żonka nie za bardzo to toleruje. Coś delikatnie wydaje mi się, tłumaczy się dziwnie, co? Może nie? Kręci. Pytanie ósme. Śmigła zara. Czy to prawda, że w wolnym czasie wolisz czytać książki niż rozmawiać z żoną? Boże. Prawda. Przyznam się bez bicia, tak. A kto nie woli, chłopie? Ile ty książek przeczytałeś? Chociaż pana Tadeusza dwie strony, żeby inwokacje się nauczyć? Prawda. Ta odpowiedź to... Zero S. Prawda. Ten typ ile ma lat? Dużo czyta, taki... Jest miłośnik? Nie wiem, nie mówili. Tak, bardzo dużo czyta. Teraz to i tak trochę przystopował, ale... Czyli co, obgaduje cię z mamą? To nie no jest właśnie. Matka, książki? To jest żona. Nie chcę z tobą rozmawiać? Oj, Rysiu. Podpadłaby na przełudzinie. Multi, dobrze, sorki. Następne pytania mogą dobrze, być grałpa. Kłopotliwe. Możesz się wycofać w każdym momencie. Ale przed zadaniem przeze mnie pytanie. No dawaj! Wtedy bierzesz na automaty chodzi, a nie będzie grał? A ja nie zadaję pytania. Jeśli pytanie padnie... Kiedy pytanie o zdradę? Musisz powiedzieć pewnie prawdę, dalej. Możesz przemilczeć, jeśli nie jest odpowiesz, niskie pytanie. Przegrywasz. Ale to jest dopiero drugi etap, więc mam nadzieję, że nie będzie takich sytuacji. Pytanie dziewiąte. Czy zdarza ci się rozbierać wzrokiem atrakcyjną kobietę idącą po ulicy? No powiadaj, że tak, a nie. Tak oględnie, mężczyźni zawsze są wzrokowcami. I to w naturze taki bujak jest, tak. Jakby powiedział nie, to bym się przestraszył. Ta odpowiedź to... On jest za stary na zdradę? No tak, ale... Żył długo, tak? Więc miał czas. Tomek, ty też masz coś takiego? Po tacie odziedziczyłeś może? No nie, no akurat nie mam tak jak tata, nie. Nie jest jeszcze po w tym wieku. Czy to od wieku zależy, to coś nie wiem. Coś tu kłamią. Ja mam swoje dziewczyny akurat. Syn ma twarz jak trollface. Myślę, że to chyba jest w naturze męskiej takiej. Ten właśnie, te podejście. To nie jest nic złego. No, wydaje mi się, że nie. Bożena? Nie, ja też syn uważam. Syn ma twarz jak trollface, totalnie. Nawet chyba więcej świadczy, ja tak robię? Pełnoprawnym mężczyzną. Ja z domu nie wychodzę, ciężko powiedzieć. Pytanie dziesiąte. Czy masz problem z nadużywaniem alkoholu? No na pewno, no przecież wujek. Jest to dosyć problematyczne. Przez pewien czas można powiedzieć, że po prostu za dużo piłem.
ale w tej chwili... Sadge moment. Że nie. Jaka jest twoja odpowiedź? No mów, że tak, przecież to jest o kiedyś też. No nie, no odpadnie. Tak. A, dobra, dobra. Już się przestraszyłem. Ta odpowiedź to... Przyznam się. Że ma? Że ma problem. W końcu. W końcu powiedział syn. Prawda. Zasmucona żona? Nie wiem, czy to bić brawa, czy... Jest to dla ciebie problem? Czy nie, to... po prostu był... Nie bij brawa, tylko piwo otwórz może ojcu. Może przechodziłem przez tak zwany kryzys wieku średniego. Nie wiem, jak to nazwać. Jednak przez pewien czas za mocno... Dawałeś palnik. Był to duży problem? Nie. Nie tyle duży problem dla mnie, co dla mojej rodziny. Sam sobie poradziłeś? Czy... Smutne jest, bo on jest nawet spoko, ci wuje. A teraz taki smutny, radzić. Nie? Z tego tak ma takie U odwrócone z ust. Takie. Może nam miała świadomość, bo jesteście razem. Jak się urobisz. Blisko. Czy to dla was wszystkich był... Dobra, wiesz problem? Jakie, wyobraź se. Był problem, tak. Pytanie 11. Czy zdarzyło ci się kiedykolwiek nie pójść do pracy, ponieważ byłeś pijany? Też pytanie problematyczne, bo będąc w PGR-ze, pracując znaczy się w PGR-ze, byłem często pijany, ale... Ale to za komuny on mówi? No to za komuny to normalne, to powiedz, że tak. Czyli nie pójść do pracy, nie, to jest odpowiedź brzmi, że nie zdarzyło mi się. Pijanym poszedłem do pracy, ale tego... po prostu podpitę, ale żebym całkowicie co? Nie poszedł. Się słyszy. No mów, że tak! Poproszę o jednoznaczną odpowiedź. A nie, to jest, że nie poszedł, tak? No to nie, no to chodził po prostu pijany, no to za komuny. Nie. Ta odpowiedź to... Ta, będzie nie. Prawda. Nieprawda, no. Po prostu poszedł pijany, ja źle zrozumiałem. On poszedł pijany do pracy, bo to jest pytanie, czy nie poszedł kiedyś do pracy, bo był pijany. On po prostu poszedł, ale był napieprzony. No i git. Zastanawiam się, Oro. Co jest gorsze. Tak, ja też dlatego właśnie zerwałem ze środowiskiem PGR-owskim. W ogóle się przeniosłem do Policji, chociaż zostawiałem mieszkanie, żonę z dwojgiem dzieci małych na miejscu. Józef. Sam szedłem do hotelu, do pracy w zakładach chemicznych. Policję, ale właśnie Policja. Nie widziałem... Bożena z dziećmi została? Tak. A ja poszedłem do polic, do hotelu, żeby pracować w policach, bo nie widziałem przeszłości w tamtym środowisku. Ale nieźle się odciął. Mocny ty. Odciął się od tego tam tako. Wszyscy pili? Tak. Dosłownie wszyscy. A nie mogłeś powiedzieć nie, ja nie? Nie. To z tych Heizer pieprzysz. To byłbym wrogiem. Pogodziłaś się z taką sytuacją, zaakceptowałaś to, że ty zostajesz sama, twój mąż wyjeżdża. Tak. Tak, Makserek, no. To była taka sytuacja, że ja poszłam do rodziców, a tu poszedł on do pracy i czekał na mieszkanie. Czy to był najtrudniejszy moment waszego życia? Raczej tak. Ciężko. Mi było bardzo ciężko. Z dwójką malutkich dzieci zostałam no sama. Do tego był ojciec na sobotę i niedzielę. No to teraz mam pocieszającą informację. Zakończyliśmy drugi etap. Wygrałeś 15 tysięcy złotych. Ja ci dziękuję. Nie wygrał jeszcze. Nie no, Heizer, jak ty go puścisz bez pieniędzy do domu, to cię tak zapieprze, śmieciu. Ciężko. Wizer nie pomoże. No, niektóre pytania naprawdę były ciężkie. Masz grać, i wygrywać. Ja bym nie grał. Znaczy w GTA, w GTA mówiłem. W trzecim etapie. Giga chat, pom. Na razie dobrze idzie. Dawaj, dawaj. Dobrze, żyłko hazardziście. Siema, Drako. Jednoznaczna, krótka odpowiedź. Rozpoczynamy trzeci etap. Lecimy! Przed tobą cztery pytania do wygrania 30 tysięcy złotych. Zdarzają ci się takie momenty, kiedy żałujesz, że nie jesteś już kawalerem?
nie ma 20 lat czy 30. Tak, a jest jednak z drugiej strony nie, bo jednak moją taką naturą jest właściwie nie tyle naturą, co moją miłością są moje i chlubię się tym dwójka wspaniałych dzieci. Boże, jak on mówi. Czy nie mówiąc o swojej żonie. Czy gdybyś mógł cofnąć czas, ożeniłbyś się jeszcze raz z Bożeną? No i teraz może to o imię podsumuję. Nie musisz odpowiadać. To pytanie może zostać bez odpowiedzi. To nie jest pytanie z naszego cyklu 21. Wygra 250k, przegra na automatach? Nie pisz tak. To jest bad ending. To jest moje pytanie takie. On ma good ending. Nie, dobrze, nie omijam. Odpowiem, tak. Co powiedział, że tak? Że jakby mógł, to by się z nią nie ożenił, czy co? Bo nie słyszałem. A że ożeniłby się, dobra. O Jezu. Pytanie 12. Czy kiedykolwiek podczas rozmowy przez internet skłamałeś, tak, że nie masz żony? Teraz podpadnę, tak. Ta odpowiedź to... Kłamał w internecie, że nie ma żony jakimś babą. Prawda. Albo chłopom. No to podpadłeś, teraz spróbuj się wytłumaczyć. Po prostu, mówię, to był ten tak zwany kryzys wieku średniego. I dlatego... Wszystko zwalasz na ten kryzys. Kryzys. A pan nie... Teraz mamy kryzys. A nie przychodziłeś, ty? To nie ja siedzę na tym miejscu. Ulala, Kaiser! Ale Kaiser, wiesz, popularny, bogaty, on nie musiał kłamać. To była jednorazowa sytuacja, to czy mówił tę rolę i miał, tak? Dłużej trochę? Można powiedzieć, że przez... pewien okres, ale... Ja mówiłem, że nie mam żony w internecie? Pytanie 13. Czy kiedykolwiek umówiłeś się na randkę z osobą poznaną przez internet? Ty, przez internet, czyli już żona musiała być. No bo internet to jest stary film przecież. Tak. Ja pierdzielę, żonka. Ale żona nawet nie wie, co internet. Dobra. Ta odpowiedź to... Nie dowiemy się, bo papa, pompa jest owszem od słupa. Dziękuję bardzo za słupkę, witam. Podniosłeś ciśnienie teraz widzom. Przedłużasz niepewność, ale na pewno to prawda. Skoro ci nawet przyznał. Prawda. Kryzys? Kryzys. Wieku średniego? Tak. Ty, że serio, jak będzie pytanie, czy się spotkał z 14-latką? Nie no, nie będzie chyba. Czy będzie? Nie będzie. Czy będzie? Nie no, czy tak. Jak to było? Po prostu się umówiłem. Fakt faktem, spotkałem się, ale do niczego nie doszło. Wypiłem normalnie w kawiarni kawę, pożegnaliśmy się i to wszystko. Ale żona nie wiedziała. Nie wiedziała. Nie wiedziałaś o tym? Nie, nie. Ale doszliśmy do tego. Czy wiedziałeś? Masz żal? Potem. To tak się zdarzyło? Oczywiście, że mam żal. No to narozrabiałeś. Tak. Sporo narozrabiałem. No nie, normalne spotkanie. Pytanie 14. Nie wiemy. Czy unikasz mówienia swojej żonie, że ją kochasz? Ej! Twoja żona. Pytanie 14. Czy unikasz mówienia swojej żonie, że ją kochasz? Kochać się kocham, ale unikam. Tak. Ta odpowiedź to... Krwawy baron IRL? Prawda. Trudno powiedzieć? Padnie. Czy... Tak, trudno powiedzieć. Dlaczego? Powiedz teraz.
Nie umiem się uzewnętrzniać. Tak właśnie jest, Bożena? Tak, i to mnie właśnie boli. Bardzo mało mówi, bardzo mało. Ale masz świadomość, że ma co spoiler, powiedzieć. Widać długość odcinka. Czy wolałabyś to słyszeć? Dobra. Często. Pewnie, żebym chciała, żeby mówił często. Pytanie 15. Czy twoja żona jest miłością twojego życia? Oj, oj, oj. Nie. Nie. Tak. Ja pierdzielę, serio odpadnie na takim pytaniu? Ta odpowiedź to... On odpadnie na tym. On wie już. On wie. Zobaczcie twarz. On wie. Prawda. Saved! Ale dosyć długo zwlekałeś z tą odpowiedzią. Tak, bo w pierwszej chwili nie zrozumiałem tego pytania. Co myślałeś, czy pytamy o pierwszą miłość? Tak. Czyli twoja żona nie była pierwszą miłością? Miałem swoją pierwszą miłość, jak byłem w liceum ogólnokształcącym. Ale za to jest największą. Tak. A czy piękna sprawa. Teraz, tutaj, w studiu, powiedzieć to Bożenie? Żono, jesteś miłością mojego życia. Pepperowe. No i co ty na to? Bożena, co ty na to? On też jest moją miłością. Dobra, już bierz pieniądze i wypierwszaj, bo się boję, że wyjdzie zdrada. Więc same miłe rzeczy. Same wujek. Miłe rzeczy. Do tego wszystkiego dokładamy 30 tysięcy złotych. Wujek, bierz pieniądze, proszę. Dziękuję, Kajo. Kajko, Jopek, dziękuję ci bardzo. Witam. Trzeci etap. Dzięki za Prima. 30 tysięcy złotych na twoim koncie. Nigdy tyle nie wygrałeś do tej pory. Ja bym podziękował już. Starczy. Syn wie! Syn wie! Nie gra już. I tak za dużo się wydało, ja nie chcę więcej słuchać. Naprawdę, bo to... Nie, to z tego względu rezygnuję. To tak jak... No daj mi szansę. No nie, dajcie mi szansę, daj, no. No chwileczkę. Ja jeszcze o to nie pytałem, a wy już odpowiadacie. No chwileczkę, ale to jest... Zrozum jedno, że to jest tak, jakby rodzina przycisnęła ten jeden... na to dane pytanie, które byś zadał, ten sygnał stop, ale on słyszy tylko raz. A tu rodzina żąda ode mnie, żebym przestał. A dla mnie rodzina najważniejsza jest. Ale decydujesz ty. Tak, decyduję, ale... A ja jeszcze nie zadaję... Ja go znam z polskiego pornola, mogę link podesłać. Chłopie, ale co ty dziadkowi pokazywałeś stronę, jak ty to znalazłeś? To się najpierw dowiedzmy. Nie miałem tego pytania, no. Ale my się boimy następnych pytań. A może nie ma czego? Nie chcę wątpię. Już tutaj się dużo dowiedzieliśmy, chociaż my to w miarę wiedzieliśmy, ale to lepiej nie ujawnić na całą Polskę, bo to... A 30 tysięcy wystarczy? Podejść. To co w tej chwili potrzebujecie? No nie, zależy na co, no. Nie wystarczy mi to, ale... I to jest dużym początkiem, żeby można kupić się nawet działkę budowlaną na to spełnienie marzeń. To teraz zadam to pytanie. Czy chcesz grać w czwartym etapie? Nie. Rodzina w całości zostaje. Pokażę ci pytania czwartego etapu. Ja ten żulta przy tylko siedzi. Czy podjąłeś dobrą decyzję? Tak, Black Blue, to prawda, no. Podjąłem złą. A my możemy zobaczyć? A to bardziej nas interesuje. Bo on wie, co odpowiadał. A my nie wiemy, co usłyszymy. Gra Ryszard. Jeśli zechce opowiedzieć wam o tych pytaniach kiedykolwiek, to wam opowiem. Ale to on jest naszym bohaterem. Bohaterem, który wygrał 30 tysięcy złotych. Nie do uwierzenia. Dziękuję. Spoko, tylko... Wspaniałe.
Kurde, jak on mówi, że następny by odpowiedział na S Sadgę, no to jest ponad dwa razy tyle, to jest 75 koła. Ale fajny, fajny odcinek z tym wujaszkiem, taki pocieszny wujek. Gram. Jesteście wspaniałą rodziną. Tego się obawiałem. Mam żal do męża, bo to mam wielki żal. Boli mnie, bardzo mi boli. Jo. Tego się obawiałem i podejrzewam, że to rzuci pewien cień na relacje między mną a żoną, ale mam nadzieję, że jednocześnie pozwoli właśnie scementować, że wyjaśnimy sobie wszystko i pójdzie ku lepszemu. Będzie trudno, no ale będziemy pracować nad sobą. Szkoda naszego małżeństwa by było. Dobra, dalej. Huzaria! Mamy znowu szansę